Halo, halo, dajcie znaka, czy jesteście, czy się stawiacie, kochani, jazda po schematach. Przed nami cudowny, cudowny projekt, jakby ktoś tutaj był pierwszy raz, to witam. Witam i świeżaków, i starszaków, jak to się u nas nazywa. Kochani, ja się nazywam Ewelina Stępnicka i raz na jakiś czas wpadam tutaj i wspólnie odkrywamy cud, którym jesteśmy, zamiast naprawiać problem, którym nie jesteśmy. Ale tak nam mówiono i raz na jakiś czas robimy sobie takie darmowe projekty. Dzisiaj startuje nam cudowny, darmowy projekt, który się nazywa Jazda po schematach. Jest lekcja pierwsza, projekt jest za darmo. Będzie trwał ponad 2 miesiące. Póki się zbieramy, to jeszcze opowiem, kochani. Projekt będzie trwał ponad 2 miesiące. Będziemy się spotykać zawsze we środy. Live'y są zapisane i będą wrzucone też na YouTube, więc jak ktoś nie może być na żywo, to po prostu na luzaku. Znajdziemy się wtedy, kiedy się znajdziemy. Na projekt nie trzeba się nigdzie zapisywać, nie trzeba zostawiać swojego maila. Po prostu wystarczy przyjść na live'a wtedy, kiedy się może być. Koniec, kropka. Z takich, wiecie, jakichś organizacyjnych rzeczy. Więc przed nami pierwsza lekcja. Dzisiaj mamy dzieci i ryby głosu nie mają. Okay? Dzieci i ryby głosu nie mają. Mówienie swoją prawdą, obserwowanie, gdzie my swoją prawdą nie mówimy, dlaczego to jest trudne, co to znaczy mówić swoją prawdą. Więc dzieci i ryby głosu nie mają. Dajcie znać, kochani, serduszkami, lajkami, nie wiem, komentarzami, czy słyszeliście kiedyś te słowa i czy macie jakieś tekściki, ja będę czytać, które Wam się kojarzą jeszcze z takim blokowaniem wypowiadania naszej prawdy. Co jeszcze, żebyśmy to wyciągnęli, wiecie, z wora tej naszej podświadomości, z tego po prostu, u mnie na kursie to się nazywa piwnica, która jest pełna wiecie czego, nie? Więc my chcemy zajrzeć tam do tej piwnicy, zapalić światło. Co to znaczy zapalić światło? W ogóle właśnie zanim przejdziemy do lekcji, to powinniśmy, ale to przez to, że już zadałam pytanie, to będę czytała nasze odpowiedzi, a później przejdę do tego. My chcemy patrzeć na to, odkrywając, a nie naprawiając. My chcemy być po swojej stronie, prawda? Więc my chcemy po prostu zobaczyć, co tam się skrywa, ale nie besztając siebie, tylko po prostu my przyszliśmy tutaj pomóc sobie. Więc nurkujemy do tej piwnicy, zapalamy światło, czyli jesteśmy po swojej stronie. Pełna gówna piwnica, no tak. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. No co jeszcze, kochani? Nie odzywaj się nieproszona. Co wolno księciu, to nie prosięciu. Nie wtrąca się, jak dorośli rozmawiają. Jak będziesz w moim wieku, to zrozumiesz. Jak pies je, to nie szczeka. Kumacie, czacze, kochani. Skończysz 18 lat, to porozmawiamy. Kiedy dorośli rozmawiają, dzieci milczą. Zamknij się. Idź zobacz, czy cię nie ma w drugim pokoju. Oh my gosh, zapomniałam o tym. No, tak długo, jak masz nogi pod morda w kubeł. Oh my goodness, kochani. Ciekawe, czy w szkole jesteś taka mądra. Nie przesadzaj, co ty tam wiesz. Marsz do swojego pokoju, dorośli rozmawiają. Czujecie to, kochani? Będziesz zarabiać, będziesz decydować. Oh my gosh. Nie bądź taka z przodu, bo ci tyłu zabraknie. Taty, nawet nie potrafisz. Nie, bo nie. Co ty, dziecko, wiesz o świecie? Płakać mi się chce, jak to czytam. Nie bądź taka do przodu, bo ci tyłu zabraknie. Nie dyskutuj. Jestem bardzo dorosła, to boli. No boli, boli i ja naprawdę ledwo to czytam, powiem Wam, kochani. Trochę tak, wiecie, myślałam, że my będziemy się bardziej śmiać z tego, a tu po prostu aż za serce ściska. Dobra, kochani, musimy wypłynąć z tego, wiecie. Musimy wypłynąć z tego. Ile tego jest. Dobra, wychodzimy. Czekajcie, łyka wezmę wody i kawy. Po pierwsze, sami widzicie, że naprawdę jesteśmy wszyscy w tym razem. Druga rzecz, ktoś tu napisał pięknie i wiem, że wiemy to, że już jesteśmy w rozwoju i nie jeden z nas był na terapii i wiemy, że jesteśmy ofiarami ofiar. Że nasi rodzice, w ogóle nie jeden rodzic, jakbyśmy przyszli do nich i powiedzieli w ogóle, jak ty możesz mi tak mówić czy coś, to oni by nawet nie wiedzieli, o co nam chodzi. Oni nam dali to, co mieli. Po prostu dali najlepsze, co mieli. Dali tyle, ile mieli, dali to, co mieli.
Często też mnie na kursie mówimy, ludzie dają tyle, ile mają i dają to, co mają. I czasem naprawdę niewiele dają, albo czasem naprawdę no chłam nam dają, ale nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że po prostu wyjmują z kieszeni i dają nam to, co mają. Więc to jest dużo, ale czasem to nie wystarczy. Też przychodzi taki moment, że na początku, gdy to tak wypływa i to widzimy, to czasem nie możemy od razu wskoczyć w takie zrozumienie, o okej, bo moja mama nie rozumiała inaczej, bo mój tato nie rozumiał inaczej. Najpierw potrzebujemy po pierwsze to zobaczyć i tak pozwolić sobie zobaczyć to jako to, czym to jest, czyli jako coś, co boli, i dać sobie przyzwolenie na takie, hej, jak byłem małym dzieckiem, miałem tyle do powiedzenia i byłem ciekawy i chciałem to i chciałem tamto, tu chciałem płakać, tu chciałem się śmiać, tu miałem pomysły, tu miałem marzenia. To z jednej i z drugiej strony i dorośli, i rodzice, i ciocia, i babcia, i pani w szkole, i dzieci w piaskownicy po prostu przychodzili i tak, wiecie, mówili, tak stój, tak nie stój, tu siedź, tu nie, tak się ubierz, tu się śmiej, tu nie płacz. I po prostu tak, wiecie, formowali nas, taką foremkę nas wkładali. I my to właśnie na kursie mnie nazywam taką piwnicą, wpychali w tą piwnicę i te ściany tak budowali. I my chcemy zobaczyć, tak, po pierwsze zobaczyć to, że to tam jest. To jest takie ważne i to jest ważne, ale też to jest cholernie niewygodne. Ale przez to, że my jesteśmy w pierwszej lekcji, czyli mówienie jakby swoim głosem, mówienie swoją prawdą, to żeby w ogóle, żeby zobaczyć i znaleźć tą swoją prawdę i znaleźć sobie odwagę na mówienie swoją prawdą, to my w ogóle potrzebujemy zobaczyć, jak my teraz mówimy, na ile to, co my mówimy, na ile to, jak mówimy, z kim rozmawiamy, co mówimy, co ukrywamy, czego nie mówimy, na ile to jest nasza prawda, a na ile nie jest. Więc my potrzebujemy zobaczyć, co jest i co nie jest. Na ile to, co mówimy, z nami rezonuje, na ile te słowa, które wychodzą z nas, są nasze, a na ile nasze nie są. Żeby to zobaczyć, to musimy zobaczyć, co nasze nie jest. Czyli wszystkie te uwarunkowania, te schematy, te słowa, które teraz słyszeliśmy, to nie jest nasza prawda. Ona żyje w nas, ona w naszych ciałach żyje, w komórkach. My czujemy reakcję w ogóle ciała, kiedy to słyszymy. My czasem pewnie nie raz, na pewno nie jedna osoba tutaj jest, która mówi to swoim dzieciom i czasem sobie obiecywała, jak była młoda, że nigdy tego nie powie. I nie wiadomo, kiedy to z nas wypływa, bo my jesteśmy przesiąknięci tym, żyliśmy tym przez lata. Tym samym to stało się trochę naszą prawdą. I teraz my się zatrzymujemy dziś na tej pierwszej lekcji i chcemy zobaczyć, na ile my chcemy, żeby to dalej było częścią naszego życia, naszej historii, naszych słów, historii, które opowiadamy, słów, które wypowiadamy, myśli, które myślimy, na ile my chcemy kontynuować to i w stosunku do siebie, i w stosunku do innych. I żeby to się zadziało, to musimy się zatrzymać, tak jak będziemy zatrzymywać się na każdej lekcji, w każdym tygodniu i będziemy obserwować, ale my chcemy to obserwować poprzez odkrywanie, a nie naprawianie. I znów, jak ktoś jest tu nowy, to ja o tym bardzo dużo mówię. Ja słynę z tego powiedzenia, że jesteśmy cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. To nie znaczy, że tam nie ma roboty do zrobienia. My widzimy, ile jest roboty do zrobienia. My widzimy, co w nas siedzi, jak wiele rzeczy tych, które dzisiaj tu powiedzieliśmy, wierzymy wciąż. Wiele rzeczy nie wierzymy jeszcze, ale wiele rzeczy wierzymy i my chcemy zobaczyć, tak? Ale my chcemy zobaczyć to z przestrzeni odkrywania. Co to znaczy? My chcemy być po swojej stronie, co czasem nie będzie łatwe, bo w momentach, kiedy podchodzimy do czegoś, co jest niewygodne, a będziemy podchodzić do wielu rzeczy, w tym tygodniu podchodzimy do słów, do tego, co mówimy i będziemy podchodzić i będziemy do siebie i będziemy widzieć, jak czasem kłamiemy. Będziemy zaraz o tym rozmawiać. Będziemy widzieć, jak kłamiemy, będziemy widzieć, jak inni kłamią, a my nie umiemy zaprotestować. Będziemy widzieć, jak czasem nie mówimy tak, kiedy chcemy powiedzieć tak, albo nie mówimy nie, kiedy nie dla nas jest ważne. I będziemy widzieć, jak dzień po dniu w wielu przestrzeniach naszego życia idziemy wbrew sobie. I tu jest taki moment, gdy zaczynamy to widzieć, to automatyczny odruch jest taki, żeby siebie, jak to się u nas mówi, zbejsbolować, że my zaraz idziemy w przestrzeń obwiniania. To jest bardzo silny schemat naszego umysłu, u każdego.
Więc albo będziemy obwiniać siebie i mówić, jak możesz sobie na to pozwalać, jak mogłeś sobie na to pozwolić, jak mogłaś, albo będziemy obwiniać innych. Dlaczego mama mi to zrobiła, dlaczego ojciec mi to zrobił, dlaczego babcia mi to zrobiła, albo będziemy wchodzić w tłumaczenie. Mama nie znała inaczej, tato nie wiedział inaczej, ja nie wiedziałam inaczej, a my chcemy wejść jeszcze pomiędzy jedną przestrzenią a drugą. Taką przestrzeń, która dla naszego umysłu i dla naszego mózgu nie jest łatwa. Ona jest przestrzenią obserwacji i akceptacji tego, co jest. Nie po to, żeby usiąść i powiedzieć, ok, ja Cię widzę, ja Cię akceptuję, nic z tym nie robię. Nie, ja Cię widzę, ja akceptuję to, co widzę, po to, żeby zmienić to, bo to mi się już nie podoba, to mi nie służy, to mnie nie wspiera, to ze mną nie rezonuje. I tu jest potrzebna dosłownie nasza, my to potocznie nazywamy latarką miłości, że my wchodzimy do tego całego gówna, do tych rzeczy, które są niewygodne, do tego bagna, które życie nam zostawiło po latach po prostu życia na planecie Ziemia i my chcemy zapalić światło. My nie chcemy walić baseballem na lewo i na prawo, zbić ostatniej żarówki, bo nic nie zobaczymy, nie posprzątamy, nie wyniesiemy tego, co zalega. My chcemy zapalić światło, my chcemy być po swojej stronie. Ja często daję taki przykład, że wyobraźcie sobie, że w tej piwnicy właśnie ktoś was postrzelił. Postrzelił teraz waszą prawdę. Rozmawiamy o naszej prawdzie, o mówieniu swoim głosem. I jakby ktoś postrzelił wam tą prawdę, tak? I leżecie postrzeleni w tej piwnicy i schodzicie do siebie. I czasem siebie ciężko wyobrazić, ale wyobraźcie, że ktoś tam leży, kto jest postrzelony. No to co byście zrobili jako pierwsza rzecz? Byście nachylili się nad tą osobą i zobaczyli, co możecie dla niej zrobić, tak? Jak opatrzeć ranę, jak wynieść ją z tej piwnicy, gdzie ją zawieźć, do jakiego lekarza. Natomiast często, gdy my podchodzimy do takiej przestrzeni postrzelonej w nas, to pierwszy odruch jest, albo biegniemy, szukamy tego, kto nas postrzelił, jak on mógł, jak życie mogło, jak Bóg mógł, jak my mogliśmy, albo kopiemy siebie i mówimy, jak mogłeś sobie na to pozwolić i bla, 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 bla. My nie chcemy tutaj ani jednego, ani drugiego. To się będzie pojawiać i jest okej. Taki jest naturalny odruch naszego mózgu i umysłu. Przez lata to robiliśmy. Nie uczono nas też inaczej. Nie uczono nas jakby łapać siebie za rękę przy jakimś przewinieniu i uczyć się z tej lekcji. Często mamy taki tekst, nie? O, te lekcje są do przerobienia. Ucz się na swoich błędach, ucz się na cudzych błędach. Ale czy my się uczymy na tych błędach, czy my raczej katujemy siebie za te błędy i innych? Więc my tu chcemy nauczyć się z tych błędów, nauczyć się z tych schematów, być po swojej stronie, tak? Więc kochani, lekcja polega na tym, że przez cały tydzień do następnej środy. Chcemy w ciągu dnia, robimy to, co robimy, idziemy do pracy, jesteśmy z dziećmi, z rodziną, w domu, na podwórku. Chcemy obserwować swoje słowo. Chcemy obserwować to, co mówimy. I chcemy, ja u siebie na kursie mam taką lekcję, która dosłownie nazywa się słowo. I my chcemy zobaczyć, na ile nasze słowo jest naszym prawem. Na ile my jesteśmy spójni z tym, co mówimy. Na ile nasza myśl, czyli to, co myślimy, nasze słowo, to, co mówimy, nasze uczucie, to, co czujemy i nasz czyn, to, co robimy, na ile to jest spójne. Czy my jesteśmy w prawdzie? Czy nasze słowo jest naszym prawem? Czy jak ja mówię tak, to moje tak naprawdę jest tak? Czy ja mówię jedno, czuję drugie, myślę trzecie, a robię czwarte i jestem rozjechany na kawałki? Bo oszukać można wszystkich w ogóle, a w dzisiejszych czasach to w ogóle jest naprawdę całkiem nietrudna robota. Natomiast oszukiwanie siebie, my wiemy, że to kosztuje, to kosztuje nasze zdrowie, to uśmierca nasze ciało, to jest dosłownie samobójstwo powolne, gdy my nie mówimy swojej prawdy. To jest takie powiedzenie, po polsku go za bardzo chyba nie ma, ale po angielsku jest takie powiedzenie, death by paper cut, czyli uśmiercenie poprzez takie nacięcie papieru. Większość z nas pewnie w życiu miała taki moment, że się zacięła papierem. I wiecie, jak się zatniesz papierem, taką zwykłą kartką papieru, to tego praktycznie nie widać, a piecze jak cholera. I teraz wyobraźcie sobie pociąć całe ciało takim papierem. I ten moment, kiedy my nie jesteśmy w tej spójności ze sobą, kiedy tak naprawdę na zewnątrz wygląda, że prawie wszystko jest okej. Okay. Wiecie, nikt się nie domyślił, wszystko jest okej. Okay. Ale my idziemy i
i czujemy, wiecie, czujemy pod spodem. Ja pamiętam, i wiecie, to jest taka lekcja, ja wciąż jestem w szkole, ja w każdej z tych lekcji jestem w szkole. Ja wiadomo, ja i my jesteśmy tutaj razem po prostu w podróży. I ja pamiętam wiele lat temu, właśnie jak tak zbierałam tą wiedzę i zbierałam, tak wiedziałam, dużo wiedziałam i jakoś gdzieś życie zaczynało pukać i pokazywać mi, że ja to wiem, ale ja nie żyję tym, co wiem. I że ja już nawet kręcę filmy o tym, ale ja jeszcze nie żyję tym, co wiem. Ja dużo o tym mówię, ja mogę ładnie już nawet o tym powiedzieć, ale ja jeszcze, ja jestem w jednej przestrzeni mówienia, ale ja jeszcze, i może myślenia, ale jeszcze nie czucia, i nie działania w tym samym kierunku. I to było bardzo niewygodne. I pamiętam, nieważne kogo słuchałam, jak słuchałam, to tak uciekałam od tego, wiecie, uciekałam, dlatego że tam było za dużo roboty do zrobienia. Żebym ja teraz miała stanąć w prawdzie totalnie, to ja musiałam całe życie zmienić. I w pewnym momencie po wypadku to była lekcja, gdzie ja zaczynałam naprawdę, gdzie ja wypisałam sobie wszystkie momenty mojego życia, gdzie ja kłamię, ale nie kłamię tak, że wiecie, wymyślam nieprawdziwe historie. Też, bo takie momenty też znalazłam w życiu, cholernie niewygodne. Od takich po takie momenty, gdzie ja koloryzuję, po takie momenty, gdzie ja dramatyzuję, po takie momenty, gdzie ja właśnie nie stawiam granic, udaję, że wszystko jest okej, po takie momenty, gdzie ja dosłownie idę wbrew sobie, gdzie ja chcę iść w prawo i moja dusza chce iść w prawo i całe moje istnienie, ja w to wierzę, tam są moje wartości, a po prostu idę w lewo, bo wszyscy idą w lewo, albo bo boję się iść w prawo, albo bo boję się, że inni mnie zostawią, jak pójdę w prawo. I wiecie, jak ja to wszystko wypisałam, to po prostu się załamałam. Ja mówię, ja pierdzielę, ta zmiana to mi zajmie całe życie. I chciałam z tego uciec, żeby nie wypadek i żeby chyba nie taki strach, i takie dotknięcie, takiej namiastki tego, jak życie jest ulotne, i to mi pomogło. Ja jechałam na tym paliwie przez dobry czas i to mi pomagało zmieniać, wstawać i zmieniać, działać, krok po kroku, małymi krokami, czasem dużymi. Natomiast pamiętam, trafiłam na takiego nauczyciela, który się nazywał Stuart Wild, i on był taką specyficzną osobą, bo on był takim urwisem w rozwoju. Ja nie raz o nim wspominałam. I on miał taki naprawdę, on umiał do mnie dotrzeć, bo miał specyficzny sposób przekazywania tych lekcji, które są trudne. I on opowiadał właśnie, to, co są jego słowa, czy twoje słowo jest twoim prawem. I on tak mówi, czy twoje słowo jest twoim prawem. Czy ty mówisz to, co robisz? Czy jesteś tą osobą, która mówi, od jutra będę biegać, wstajesz rano i nie biegasz. Od jutra będę medytować, wstajesz rano i nie medytujesz. Ja oczywiście, wiecie, oczywiście ja jestem tą osobą. Ja mówię, ja pierdzielę, jestem po prostu kłamczuchą, nie? Od jutra to ja po prostu wszystko robiłam od jutra, nie? Od jutra albo, nie wiem, na Facebooku. Ja mówię, ja pierdzielę, kiedy to się w ogóle skończy? No i on mówi tak. I później ty sobie myślisz, no ale przecież ja powiedziałam, jakie są moje marzenia, ale przecież ja powiedziałam, jakie są moje pragnienia, a przecież ja powiedziałam to, a powiedziałam. On mówi, i co z tego, że ty mówisz, i może ładny post o tym napisałeś, i może przy kawie ze znajomymi porozmawiałeś, a może ponawracałeś pół rodziny przy obiedzie i nauczyłeś ich, jak żyć, jak medytować, co jeść i w ogóle, co czytać. On mówi, ale czy ty żyjesz tym? Czy ty żyjesz? Bo ty gadasz kilka godzin dziennie, ale żyjesz 24 godziny dziennie, czy ty żyjesz tym, o czym gadasz, czy tylko sobie tak gadasz, on mówi, przez godzinę sobie mądrze pogadasz, a 23 godziny żyjesz totalnie w przeciwieństwie do tego, co gadasz. On mówi, później kładziesz się spać wieczorem, światło gasisz i zasnąć nie możesz i myślisz sobie, o co chodzi? Przecież niby wszystko jest okej, okay. Przecież niby mam okej pracę i mąż jest i żona i mam co zjeść i rachunki niby zapłacone, to dlaczego czuję tą pustkę? Dlaczego coś jest nie okej? Okay? Dlaczego? Co jest nie tak? On mówi, co jest nie tak, bo kłamczuchem jesteś. Kłamczuchem, wiecie, mnie tam trzęsło, nie? I on mówi tak, ile razy poszedłeś do teściowej na obiad? Ona ci daje ciasto, a ty ciasta nie chcesz, ale udajesz, że chcesz i wpychasz to ciasto i ledwo je jesz i po prostu
i jesteś wkurwiony na teściową i na to ciasto i na siebie, że odmówić nie możesz, ale siedzisz i jesz uśmiechnięty. On mówi, zamiast powiedzieć, mamo, kocham cię, ale fuck the cake, nie chcę tego ciasta. I on mówi, nie powiesz, nie powiesz. On mówi, to jak ty boisz się ciasta nie zjeść u teściowej, to jak ty sobie masz życie wprawdzie ułożyć? I ja mówię, o ja pierdzielę, ile ja ciasta zjadłam. Ile ja wypadów do kina, teatrów, spotkań, ile ja razy do pracy za kogoś przyszłam wbrew sobie, ile ja po prostu, wiecie, nie wiem, ile. Znacie to, rezonuje to z wami. Macie takie momenty, że po prostu ty myślisz sobie, nie, nie mam ochoty, ale nie odmówię. Albo chcę iść tam, ale nie wypadaj. Kurwa, mać po prostu. Ile razy, naprawdę. A i od jutra to, i od jutra tamto. A słuchajcie, ja nie przeczytałem, a ja znam tą metodę, znam. Byłem na kursie to, ale w codzienności po prostu ząg. I ja mówię, ja pierdzielę po prostu, stiu i mnie rozwalił, naprawdę mnie rozwalił. I to był taki moment, gdzie on właśnie, ja nawet nie wiem, czy on dał tą lekcję, czy ja po słuchaniu tego, bo to było wiele lat temu, wiecie, to było z 8 lat temu, pamiętam, w Utah wtedy mieszkałam, no to może z 7. Ja wtedy cały tydzień obserwowałam siebie. Naprawdę, zawsze chcesz ciasto. No wiecie, ale różne jakieś takie pulpeciki i coś tam, no po prostu wiecie o co chodzi, nie? Więc ja pamiętam, że wtedy przez tydzień obserwowałam siebie i obserwowałam siebie na różne sposoby i to było, no po prostu po dupie leciało, słuchajcie, to było takie niewygodne. Natomiast to odmieniło moje życie, moją relację z ludźmi i też to odmieniło moją kreację, bo ja już kręciłam filmy na YouTube. Ja na YouTube. Jeszcze wtedy chyba na Facebooku nie byłam, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle wtedy na Facebooku jeszcze istniałam. Ale wiecie, jak przychodzisz taką online, to też twój umysł, my na umysł tutaj mówimy fazula, jak ktoś jest nowy. Fazula lubi, ona lubi mówić, ona ma mnóstwo głosów, wiecie, ona lubi mówić różnymi głosami. I moja fazula lubiła być po prostu zawsze kochana, zawsze grzeczna, zawsze poukładana, zawsze szczęśliwa, zawsze ogarnięta. Ona lubiła tą prawdę, nie? To była jej prawda. I ja nigdy nie umiałam przyjść, bo nie wypada tutaj, wiecie, jako ja. Jako ta, która po prostu czasem przeknie, czasem ma dziwne poczucie humoru, czasem ma zły dzień, czasem się dalej boi. To było tyle lat temu. Ja wtedy byłam posrana w majty. Ja wtedy naprawdę stawałam na nogi, z ciemnej piwnicy wychodziłam. I tak szłam w wielkiej prawdzie na tyle, na ile się dało na tamten moment. Ale ten moment, kiedy poczułam się lepiej, to już jakby wywarłam na siebie taką presję. Nie tylko ja, ale w ogóle cały rozwój tak jest, że ja już zawsze muszę się dobrze czuć. Ja nie mogę już mieć złego dnia, nie powinnam już nigdy zachorować, nie powinnam się nigdy pomylić, wiecie. I ja weszłam tam, ja wlazłam tam. My to na kursie nazywamy taką piwnicą duchowo-rozwojową. Ja z jednej piwnicy wlazłam w drugą piwnicę. I ja mówię, ja pierdzielę, jestem w ciemnej dupie. I ten steward, przez to, że on był właśnie taki w rozwoju, on nie lubił się nazywać nauczycielem, ale i tak był tak nazywany. I on był takim, wiecie, rozrabiaką. On po prostu mówił, jak jest. I ja mówię, wow, to można mówić, jak jest, to dalej można mówić, jak jest. I to był przełom dla mnie. Oczywiście ja nie wskoczyłam tam od razu na drugi dzień i ja do dziś uczę się tego, bo z jakiegoś powodu jest tak, że o wiele łatwiej jest przyjść i pokazać się w tych normach, które są bezpieczne, które są przyjęte, w tych normach, od których zaczęliśmy live'a. Tak mów, tak nie mów, tak siedź, tak nie, tak wypada, tak nie wypada. I o wiele łatwiej jest się tak poruszać, łatwiej dla umysłu. On wtedy się czuje bezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że i to jest wielka, wiecie, to jest Stuart Wild. Jego niełatwo znaleźć, on nie ma za wiele rzeczy jego, wiecie, on już nie żyje. I tu jest na przykład, to nie jest to, że z nami jest coś nie tak, kochani, tylko to jest dosłownie nasz mózg, który dla niego najważniejszym zadaniem jest, żebyśmy byli bezpieczni. To jest dla naszego mózgu najważniejsze. I my, jak żyliśmy w dzieciństwie, wśród naszych opiekunów, rodziców czy innych opiekunów,
od których nasze bezpieczeństwo zależało, bo tak funkcjonujemy jako maleńkie dzieci, my funkcjonujemy na dwóch jakby głównych takich potrzebach: bezpieczeństwa i miłości i przyjemności i przynależności, tak? My chcemy przynależeć do plemienia. My jesteśmy zwierzęciem stadnym. Ludzie żyją w plemieniach. Potrzeba przynależenia jest. My to wessaliśmy z mlekiem matki. To jest to, w ogóle bez tego nie idzie egzystować. Dlatego my tak bardzo dbamy o to, co inni powiedzą. To nie to, że z nami jest coś nie tak. To jest nam potrzebne. Ludzie, którzy tego nie czują i mają to gdzieś tak kompletnie w taki trochę negatywny, agresywny sposób, to są zazwyczaj ludzie, którzy nie mają zdolności do empatii. I takich ludzi jest naprawdę niewielu. Więc albo wchodzimy w taką obronę, ja mam to w dupie, co inni powiedzą, ale my wtedy się odcinamy i nie czujemy połączenia, albo znowu wpadamy w to i się poruszamy tylko według tego, co ludzie powiedzą. Ja tak żyłam wiele, wiele lat mojego życia. Na to mówimy często plastusiem na kursie. Ja byłam takim plastusiem, tak? Dlatego dla mnie wylądowanie na internecie, gdzie po prostu nagle zaczyna być najpierw dziesiątki, później setki, a później tysiące ludzi, którzy słuchają tego, co ja mówię, to dla mojego umysłu to po prostu wybranie siebie to było wręcz niemożliwe. Te pierwsze lata to ja po prostu skakałam od komentarza do komentarza i się dopasowywałam. I to było bardzo, bardzo trudne. Więc, ale dla nas to jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że jak się wychowujemy w dzieciństwie, jesteśmy wśród naszych opiekunów, od których zależy nasze bezpieczeństwo. Oni się nami opiekują, zwłaszcza, że ludzie przez wiele lat są zależni w młodym wieku od drugiego człowieka. Psiaki, kociaki, nieraz o tym rozmawialiśmy, wstają bardzo szybko, otwierają oczy i idą. A my jako ludzie dobrych kilka lat potrzebujemy drugiego człowieka, żeby w ogóle przeżyć i istnieć, tak? Tym samym nasze bezpieczeństwo od tego zależy. I w momencie, kiedy mamy te trzy takie potrzeby: miłości, przynależności, bezpieczeństwa, i nagle zaczynamy robić coś i ktoś z zewnątrz nam mówi: nie, 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 tak się nie śmiej, tu nie mów, tu bądź cicho, to my zaczynamy się dopasowywać. I bo w tych ramach tego dopasowywania są trzy rzeczy, które są dla nas bardzo, bardzo ważne, a kiedy jesteśmy mali, najważniejsi: miłość, poczucie przynależności i bezpieczeństwo. Więc my nie zostawiliśmy swojej prawdy i nie zostawiamy jej do dziś. Nie boimy się mówić swoją prawdą, bo z nami jest coś nie tak. Wiecie, bo to jest ten moment, kiedy my zaczynamy siebie odkrywać, a nie naprawiać. Kiedy my podchodzimy z latarką miłości, a nie osądem. Kiedy my chcemy zrozumieć, dlaczego, kochanie, sobie na to pozwalasz, a nie dlaczego sobie na to pozwalasz. Dlaczego? Ja chcę wiedzieć dlaczego. Ja chcę to zbadać. Ja chcę z ciekawością i miłością zobaczyć, dlaczego tyle lat idziesz wbrew sobie. Dlaczego boisz się powiedzieć tak do tego, o czym marzysz? Dlaczego boisz się powiedzieć nie tam, gdzie ludzie cię krzywdzą? Ja chcę zobaczyć. I gdy my zrozumiemy, że dla nas bezpieczeństwo, miłość, radość i poczucie przynależności są bardzo ważne i od dzieciństwa szliśmy taką drogą i to są nasze drogowskazy. To, co dzisiaj tutaj powiedzieliśmy, idź do swojego pokoju, jak dorośniesz, to pogadamy. Dzieci i ryby głosu nie mają. To są nasze, to dosłownie jest, to są ściany foremki, w którą my weszliśmy. Ale my tam nie weszliśmy, bo jesteśmy głupi. My tam nie weszliśmy i nie zdradziliśmy swojej prawdy, nie zostawiliśmy swojej prawdy i nie zostawiamy jej do dziś, bo z nami jest coś nie tak, bo jesteśmy głupi, bo jesteśmy niewystarczająco dobrzy. Tylko my tam weszliśmy, bo to dawało nam rzeczy, które dla nas były najważniejsze i do dziś są dla nas ważne: miłość, bezpieczeństwo, akceptacja, poczucie przynależności. I dlatego my przez wiele lat, czasem 60-70 lat naszego życia, wolimy zostać tam, niż opuścić to miejsce. Bo my wiemy, co grozi, gdy my opuścimy to miejsce. Gdy my opuścimy to miejsce, wiele ludzi odejdzie. Będziemy nie przynależeć do wielu rzeczy, do których przynależeliśmy, gdy mówiliśmy tym głosem, który nie do końca był nas. Wiele ludzi się obrazi, wiele ludzi się rozczaruje. Usłyszymy nieraz, co się z tobą stało. Kiedyś byłeś inny, dlaczego się tak zmieniłaś, czego się nabrałeś, czego się naczytałeś, w jakiej sekcie jesteś. Gdy zaczynamy mówić swoim głosem, te słowa jesteś inny albo kiedyś byłeś inny, to po prostu jest, to jest coś, co sprawia, że my od razu biegniemy z powrotem do tej piwnicy. Mówimy: nie, 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 żartowałam, ja się nigdzie nie wybieram, wcale nie jest tak źle, ja zostaję tu.
Więc teraz jak się wydostać z tego, wiecie, jak się w ogóle wydostać? Więc pierwszy krok, kochani, jak już mówiliśmy, my chcemy zobaczyć w ogóle, jakimi słowami my mówimy przez cały ten tydzień, chcemy to obserwować. Co my mówimy? Chcemy obserwować swoje tak, chcemy obserwować swoje nie, chcemy obserwować swoje obietnice dla innych i dla siebie. Chcemy zobaczyć, taka ważna rzecz, gdy już złapiemy się na tym, gdzie będzie, ale chcemy obserwować siebie, wiecie, z latarką miłości. I gdy złapiemy się na tym, kochani, że są jakieś takie przestrzenie, gdzie my nie do końca mówimy swoim głosem, gdzie może nie jesteśmy spójni, gdzie może mówimy jedno, drugie, robimy, trzecie, czujemy, to chcemy zapytać się siebie takie trzy ważne pytania. Co to jest? Co to jest takiego, co my mówimy? Bo chcemy znaleźć ten schemat, prawda? Co to jest? Może dla wielu z nas będzie ciężko powiedzieć tak do czegoś, a może dla wielu z nas to będzie akurat nie, a może dla wielu z nas to będzie ciężko przeprosić, a może dla wielu z nas to będzie ciężko tupnąć nogą i powiedzieć: ej, wycofaj się, nie gadaj już tak do mnie, ja nie pozwolę siebie tak traktować. Może dla wielu z nas to będzie... Mamy jakąś ideę, chcemy podnieść rękę na zebraniu gdzieś, mamy pomysł i się powstrzymujemy, bo kim ja jestem w ogóle, żeby się wychylić. A może dla wielu z nas to właśnie będzie po prostu przestać krzyczeć na kogoś. Wiecie, każdy z nas będzie miał zupełnie inną przestrzeń tutaj, w tej swojej prawdzie. I chcemy, jak już złapiemy coś, co widzimy, że ewidentnie jesteśmy nie w spójności, nasze słowo nie jest naszym prawem, to chcemy zobaczyć, co to jest, co my mówimy. Druga rzecz, chcemy zobaczyć, kiedy to my mówimy, czyli w jakich okolicznościach, co się zadziewa, kiedy my wybieramy nie mówić prawdy. Bo to jest ważne, wiecie, bo to wszystko ma swoją ważność, to wszystko jest ważne, dlaczego my tego nie mówimy. I trzecia rzecz, którą chcemy zobaczyć, to chcemy zobaczyć, z kim. Czy jest to z każdym? Czy jest to może z jakimś rodzajem osoby, czy może jest to z konkretną osobą? Zaraz znajdę jakiś przykład, kochani. Na przykład, wymyślę trochę. Nie, mam historię. Ostatnio to na kursie opowiadałam. Kiedyś, jak mieszkałam w Nowym Jorku, to byłam, chodziłam na takie spotkania z mnichem, takim Joshem. Bardzo fajne te spotkania były i on, fajne były, bo on opowiadał trochę o buddyzmie, później opowiadał, jak się ma do tego psychologia, bo był wyszkolony w jednym i w drugim. Później opowiadał, jak on sobie z tym radzi, a raczej jak sobie z tym nie radzi. I kochałam go za to, że on w takiej prawdzie przychodził, że mówił, jak jest. I później medytowaliśmy na koniec tego. No i on opowiadał taką historię o swoim tacie. O tym, że jak on dorastał, to jego tato, jak był młody i mały, to jego tato był bardzo przemocowy i tam bił, wyzywał i w ogóle. I przez to on w ogóle zboczył z życia na takie bocznice nie najlepsze i wpadł w nałogi i w ogóle. Ale później z tego wyszedł. Wyszedł właśnie i poszedł i stał się mnichem i medytował i wszedł w buddyzm i to odmieniło jego życie i później poszedł też studiować psychologię i to odmieniło jego życie i lata medytacji i w ogóle i zmienił całe swoje życie, tak? Ale mówi, że do dziś, pomimo tam 20 lat bycia mnichem, psychologiem, medytacji, moment, kiedy jedzie do domu, a po prostu wchodzi do domu, jego ojciec, który jest już dziadkiem i siedzi na fotelu w kapciach i nikomu krzywdy nie robi. Gdy on go widzi, to po prostu on nie umie się powstrzymać. Pomimo całej tej pracy, pewnie mieliście takie doświadczenia, że po prostu coś tam przerobisz sobie i myślisz, że już masz to przerobione i w ogóle i czasem wjeżdżasz do pewnej sytuacji albo wracasz do domu i po prostu jakby cała amnezja. Amnezja, po prostu wszystko wraca, prawda? Albo z wszystkimi innymi nam się udaje, po prostu mamy ogarnięte, a ta jedna osoba sprawia, że po prostu wszystko wybucha na nowo. Więc on opowiadał, że on naprawdę musiał dużo, dużo pracować, szukać innych metod, żeby z tym ojcem rozmawiać w tu i teraz, a nie z reakcji tej automatycznej, tego co się działo. Ale powiedział też, że oprócz tego, to gdy ktoś przychodził do niego na konsultację,
to i wyglądał podobnie do taty, albo miał głos podobny do taty, to on widział, że po prostu u niego całe ciało się przygotowywało, głos się zmieniał i stosunek się zmieniał. Tutaj on umiał to wychwycić i zmienić na czas. Z tatą było najtrudniej, jak zawsze, wiecie, ciało ma ogromną pamięć, ale widział, że ten schemat przenosi się też na mężczyzn, którzy mu przypominają o tacie. Więc wracając do naszej lekcji tego słowa, my chcemy zobaczyć, co to jest, co my mówimy, albo co to jest, czego nie mówimy. Chcemy zobaczyć, kiedy to nam się zadziewa, w jakich okolicznościach. Może to jest tylko w pracy, a może to jest zawsze, a może to jest tylko, kiedy to dotyczy, nie wiem, naszej sfery finansowej, a może to tylko chodzi o nasze ciało, a może to tylko chodzi o wykształcenie. Wiecie, gdzie jest ten słaby punkt, gdzie zaczynamy po prostu zbaczać z drogi i wychodzimy ze swojej prawdy, a może to jest wszędzie po całości. I z kim? Czy jest jakaś jedna konkretna osoba, czy może z każdym? I u mnie, wiecie, ja w tym temacie, do dziś w ogóle jestem w szkole, tak jak mówię, ale ja w tym temacie to byłam rozjechana na miliardy frontów, po prostu na miliardy frontów. Ja nie mówiłam swoją prawdą od obietnic, które sobie składałam, bo w ogóle nie, to dla mnie nie istniało. Nie, ale co to nie? Nie, to takie słowo w ogóle jest w polskim języku i w angielskim języku ono nie istniało. Ja pamiętam, jak ktoś kiedyś do mnie powiedział, nie, to zdanie zakończone, to ja po prostu mało z krzesła nie spadłam, bo ja. Po pierwsze, to się nauczyłam tego nie w ogóle wiele lat później i umiałam je używać tylko, gdy albo przepraszałam za to, że mówiłam nie, albo usprawiedliwiałam się za to, że mówiłam nie, albo wymyślałam nieprawdziwą historię, żeby usprawiedliwić swoje nie. Wiecie, to ja tylko takie nie znałam. I właśnie a propos Stewarda Wilda, on kiedyś też tak powiedział. Nigdy się nie tłumacz i nie przepraszaj. Nastąpisz komuś na nogę, schrzanisz coś, okej, przeproś, ale nie przepraszaj za swoją prawdę. Nie przepraszaj za swoją prawdę. I ja pamiętam, oh my God, po prostu u mnie było tak, nie, pójdziesz ze mną do kina, albo nie, przyjdziesz ze mnie do pracy, nie, nie mogę, bo... I wymyślona historia, albo uciekam, nie, w ogóle nie odbiorę, nie odpiszę, nie? Lepiej nie dotykam, uciekam, spadam. Albo przepraszam, ale wiesz, ale czy mógłbyś, albo ale naprawdę, naprawdę, przepraszam, przepraszam. I dopiero nie. A jak ktoś mówi, nie jest zdaniem zakończone. A ostatnio taki cytat fajny słyszałam, nie wiem, czy go nie spalę, nie wiem, kto to powiedział, ale to było: odmawiam z sekretnych powodów. Odmawiam z sekretnych powodów. Po prostu nie tłumacz się, nie przepraszaj. Przecież nikogo nie krzywdzisz. Mówisz nie, odmawiam z sekretnych powodów. Ale dlaczego? Ale jak możesz? Z sekretnych powodów. Wyobraź sobie, ktoś pyta, przyjdziesz za mnie do pracy. Akurat ja, wiecie, 20 lat pracowałam w restauracji, więc się wymienię, przyjdziesz za mnie do pracy. Odmawiam z sekretnych powodów. Wtedy to na pewno by mnie o sektę podejrzewali, to nie jedną. Więc kochani, teraz tak, więc to jest pierwsza część tej lekcji. Chcemy poobserwować, gdzie, chcemy zobaczyć co, jak i z kim. Czy to jest nasze tak, czy to jest nasze nie i w ogóle. Druga rzecz, chcemy zrozumieć, że taka zmiana nie zadzieje się w jeden dzień. I nie zadzieje się w ogóle bez konsekwencji. Wiecie, że bo my byśmy chcieli zacząć mówić swoją prawdą, ale żeby nikt się na nas nie obraził. Nie, a to tak nie działa. Ej, Jezu, jak ja bym tak chciała, słuchajcie, jak ja bym tak chciała po prostu, no wtedy to wszystko byłoby łatwe. Ale to nie będzie tak. I często nie będzie tak, bo ludzie nie będą gotowi na naszą prawdę, bo ludziom się to nie będzie podobało. Bo ludzi to będzie krzywdziło, bo będą zszokowani, bo nie za taką żonę wyszli, nie z taką żoną się ożenili, nie za takiego męża wyszli. Wiecie, nieraz będzie to zdanie, co się z tobą stało, kto ci nagadał, jaka sekta, w ogóle byłeś inny, jak możesz. To będzie się pojawiać. Po pierwsze, to nie jest zmiana, która się zadzieje w jeden dzień. Po drugie, my nie chcemy w sobie zmieniać tego w jeden dzień, bo to za duży wstrząs będzie dla nas.
i za duży wstrząs będzie dla naszych bliskich. Więc my chcemy dać sobie czas. Ten tydzień tutaj, to jest, tak jak powiedziałam, to jest, wiecie, to jest dużo na obserwowanie, na bycie po swojej stronie, ale pamiętamy, że my chcemy być po swojej stronie, obserwować tą prawdę, nie oceniać, nie osądzać, tylko naprawdę widzieć, widzieć tak, jakbyśmy chcieli sobie pomóc, a nie siebie skopać za to. Pamiętając, że powody, dla których my nie dotrzymujemy słowa, albo kłamiemy, albo nie odmawiamy, albo nie mówimy tak, one sięgają dosłownie naszego dzieciństwa, one sięgają przestrzeni, to jest nasz kodeks, którego my się nauczyliśmy, bo on nam pozwolił przeżyć, przetrwać, być bezpiecznym, być kochanym, być akceptowanym. To było dla nas najważniejsze do przetrwania i my to wzięliśmy ze sobą teraz, 20, 30, 40, 50, 60 lat później, ok? Więc to nie... Nie zmieni się w jeden dzień dla nas samych i też dla innych. My chcemy dać sobie ten czas, my chcemy na razie poobserwować. Chcemy zobaczyć, gdzie krok po kroku, mikrokroki, możemy odważać się na takie małe kroki, które nie będą za dużym szokiem dla nas i nie będą za dużym szokiem dla naszych bliskich. Że może nigdy nie podnieśliśmy ręki, to odważymy się spróbować. Może nigdy nie przeprosiliśmy, bo jesteśmy za dumni albo nie wiemy jak, to spróbujemy powiedzieć przepraszam. Może nigdy nie powiedzieliśmy nie albo rzadko mówimy, to chcemy się odważyć na jakieś jedno nie. Może ono będzie już z przeproszeniem jeszcze, może będzie z nieprawdziwą historią, tak? Mikrokroki. Chcemy zrobić najlepiej, jak potrafimy, tyle, ile możemy, nie zmuszać się na siłę, ale chcemy zobaczyć, wychwycić swoje schematy, w których kwestiach i przestrzeniach dla nas mówienie swojej prawdy jest najtrudniejsze. Może to będzie, ja pamiętam, wiecie, jak przeszłam kiedyś wiele lat temu na surową dietę, od tego się moja podróż i zmiana zaczęła, to ja chciałam wszystkich przekabacić na tą surową dietę, wiecie, bo moja prawda jest wszystkich prawdą i zaraz będziemy o tym rozmawiać. I w ogóle moja prawda jest najważniejsza i wszyscy mają teraz jeść tak jak ja i myśleć tak jak ja i w ogóle. I to się moim bliskim kompletnie nie podobało i mnie wyśmiewali, w ogóle ja byłam właśnie głupia i co się ze mną stało i w jakiej sekcie jestem i w ogóle. Ale też ja tam wskoczyłam, cała się zmieniłam i ich chciałam od razu zmienić. Ani ja ich nie słuchałam, ani oni mnie nie słuchali. Więc kolejna rzecz, którą my chcemy zrozumieć, to to, że nasza prawda jest nasza. Mówienie naszym głosem jest najpierw najbardziej potrzebne dla nas. Że to nie ma tak wyglądać, że teraz wiecie, zadzwonimy po prostu do wszystkich ludzi, którzy nas wkurzają, zadzwonimy do teścia i powiemy, ty słuchaj, ja twojego ciasta nie cierpię, w ogóle pierogów nie lubię i na święta nie przychodzę. Pójdziemy teraz do domu, powiemy do męża, słuchaj, wkurza mnie jak chrapiesz, w ogóle zdejmij nogi ze stołu, w ogóle mam cię w tyłku, albo nie wiem, nie gotujesz, albo pójdziemy do żony i powiemy, słuchaj, dlaczego, nie wiem, zupa jest za słona. Albo zadzwonimy do koleżanki, powiemy, albo koleżanka zadzwoni i my nie będziemy chciały rozmawiać i powiemy, słuchaj, nie chcę się z tobą gadać, bo mnie w ogóle nudzisz, nie? To nie o to chodzi. My nie mamy teraz rzucać mięsem na lewo i na prawo. My nie mamy mówić, słuchaj, ty masz medytować, bo ja wierzę w medytację i ja stoję za medytacją i ja wierzę w to i w tamto i ty masz też tak robić, bo to jest moja prawda. To nie tak. Nasza prawda to jest odwrócenie się przodem do siebie najpierw. I zobaczenie, na ile to, co ja mówię, i to, co ja czynię, i to, co ja czuję, i to, co ja myślę, jest jednym. A to jest robota na lata, kochani. Ja do dziś po prostu, ja dopiero teraz czuję swój prawdziwy głos. Ja dopiero teraz mogę z wami, ze sobą spotkać się, że ja taka jestem. Jakbyście trafili na mnie na ulicy, to ja będę tak samo gadać. Będę więcej przeklinać na ulicy pewnie niż tu. To jest taka jedna różnica. Ale ja raczej za bardzo się nie różnię, tak? Ja taka jestem, ale ja w ogóle sama sobie nie mogłam pozwolić. Po pierwsze naprawdę, na przyznanie się do jakichś, nie wiem, rzeczy, które się boję dalej, albo cykam, albo co mnie wkurza i frustruje, albo męczy. Ale druga rzecz to nawet mój głos, to, że ja, nie wiem, powinna mówić takim głosem i już nigdy nie to, już nigdy nie tamto, ja nawet tym modulowałam, wiecie, nawet to. I ja kompletnie nie wiedziałam, że ja to robiłam, że wiecie, dzwoni po prostu, nie wiem, Kasia, to ja mam jeden głos, dzwoni pani z banku, to ja mam drugi głos, nie wiem, idę do Biedronki, to mam trzeci głos, wchodzę na live'a, to mam czwarty głos. Najlepiej to było, jak kurs wystartował kiedyś, pierwsza edycja kursu. Ja tam usiadłam i my usiedliśmy tak, jak teraz my tu siedzimy.
I to było to, no po prostu, jak to Jasia Chmura mnie nauczyła, na Janusza. Wiecie, jak na Janusza się siedzi? Po prostu na Janusza się siedzi, nie? Janusz tak oby siedział właśnie, czy Kasia Nosowska też tak mówi, że ona to lubi, że może usiąść z kimś, po prostu spodnie rozpiąć i po prostu siedzieć wygodnie, brzuch wywalić, nie musi się spinać, nie? Na Janusza. I my usiedliśmy na tym kursie na Janusza i to było dla mnie takie, o wow, to tak się da. I ja po kilku dniach chciałam zrobić publicznego live'a poza kursem. I ja wiecie, siedzę przed tym samym telefonem, w tym samym miejscu, przełączam tylko z jednego fanpage'a facebookowego na drugi jakby. I nagle po prostu wchodzę na live'a i nagle, witajcie kochani, to. I ja tak w trakcie tego live'a mówię, a ty fuck to, skąd tu się wzięłaś, gdzie jest Janusz w ogóle, nie, co się stało w ogóle, gdzie jest Janusz. I to nie chodzi o to, że wiecie, że z każdym mamy się teraz przytulać i miziać i piziać i mieć jeden głos dla każdego i nigdy nie możemy unieść głosu albo... To nie o to chodzi. Wy wiecie, o co mi chodzi. My wiemy dobrze, o co chodzi. To chodzi o to, że czasem my udajemy, że wszystko jest okej, kiedy nie jest. To chodzi o to. To chodzi o taką prawdę. To nie znaczy, że nie mamy, nie wiem, czasem krzyknąć albo być bardziej oficjalnym w banku, a bardziej wyluzowanym, nie wiem, w towarzystwie bliskich. To nie o to chodzi. To chodzi o tą spójność. To chodzi o to, na ile to, co ja mówię, czynię, czuję i myślę, jest jednym. I to jest ta prawda, kochani. To jest to, co my chcemy zobaczyć. To jest to mówienie swoim głosem. To zajmie czas, bo większość z nas najpierw musi zobaczyć, jaki jest teraz mój głos. Na ile mój głos, wracając do naszego przekonania, dzieci i ryby głosu nie mają. A my nie jesteśmy ani dziećmi już, ani rybami. My jesteśmy dorosłymi istotami, duszami stąpającymi po planecie Ziemia, mieszkającymi w ciele tutaj. Jak dla kogoś to za dużo, wytrwajcie. To tak raz na jakiś czas tylko zarzucę. Ale jesteśmy, wiecie, dorosłymi ludźmi, którzy mają, jak nam powiedzieli, jak dorośniesz, to będziesz gadać, to my już dorośliśmy. I teraz co my mamy do powiedzenia, jak już dorośliśmy, tak? Jak już dorośliśmy, to co my mamy tu do powiedzenia? I my musimy naprawdę podejść do tego, wiecie, cały tydzień i patrzeć, okej, to co ja gadam na co dzień? Co ja gadam? Czy ja gadam, czy ja nie gadam? I co ja chcę mówić? Jakie jest moje słowo na ten moment, a jakie ja chcę, żeby było? I co stoi pomiędzy? Czy to są ludzie, którzy stoją, czy to są lęki, które stoją, czy to są pewne sytuacje, tak? My chcemy zobaczyć, co to jest. I chcemy pamiętać, że nasza 50 twarzy Kati, 50 twarzy Janusza. Więc my chcemy, kochani, zobaczyć, że nasza prawda jest nasza. Że to nie chodzi o to, żeby teraz od razu się wyżygać na każdego, nie? I w ogóle to, co przez 30, 40, 50 lat niewypowiedziane, to po prostu nagle pójdziemy, teraz wszystko wyrzucimy na raz. Bo wiecie, bo to będzie katastrofa po prostu. To nie. My na razie chcemy zajrzeć do siebie. Natomiast chcemy też, tak jak rozmawialiśmy, że my chcemy... Każdy tydzień coś zrobić. My chcemy podziałać, więc jak już będziemy obserwować i patrzeć, gdzie najbardziej kulejemy w tej przestrzeni mówienia, to chcemy zobaczyć, czy mamy kogoś może do przeproszenia, tak jak rozmawialiśmy, czy mamy kogoś, nie wiem, ja mam gdzieś to zapisane, czy mamy jakieś słowa niewypowiedziane, czy mamy jakieś słowa niedokończone, czy mamy jakieś nie, które chcemy powiedzieć, czy mamy jakieś tak, czy mamy jakieś przeprosiny może do przeproszenia, wiecie, może jakieś granice do postawienia. Więc tu chcemy popatrzeć i cały tydzień chcemy to obserwować i zrobić coś, tak? Pamiętamy, że to działa, kochani, i te live'y działają, i te nasze lekcje działają. To są wszystko, co my tu mówimy, my to wiemy. Ale na wiedzeniu życie się nie kończy. Jakby na wiedzeniu zmiana się zaczyna. Ale jak to Beata Czapor często uczyła mnie na moim kursie, który był o cudzie do odkrycia, że cud to jest czas unieść dupę. Więc my chcemy też unieść tyłek, my chcemy się stawić, my chcemy coś zmienić. Więc praca domowa na ten tydzień jest, rozglądamy się z latarką miłości, nie obwiniamy. My pamiętamy, że ta prawda na razie nasza jest o nas, ale chcemy zobaczyć, co nam tak wisi, wiecie, niedokończone, jeżeli chodzi o nasze słowo. Może to jest podniesienie ręki gdzieś, może to jest powiedzenie czegoś, może to jest zamknięcie się na trochę, może to jest przestanie cały czas mówienia tak i godzenia się na wszystko, może to jest przestanie mówienia nie do wszystkiego. Wiecie, jedni z nas będą lecieć w tak, inni z nas będą się chować w nie. Różne są kryjówki.
Ja się często chowałam w mówienie tak, bo tam bezpiecznie, a wielu z nas się chowa, jak będę mówić nie do wszystkiego, będę mieć silne granice, to będę tu bezpieczny. Więc my chcemy też pamiętać o balansie, wiecie, życie na planecie Ziemia jest wymagające i bardzo ciężko tutaj zawsze mówić prawdę i żyć tylko w prawdzie i zawsze mówić to, co ja myślę. Życie tak nie funkcjonuje, my wiemy, gdy mamy dzieci, gdy mamy rodziny, gdy mamy obowiązki, gdy mamy pracę, gdy mamy mnóstwo traum za sobą, to nie da się tak od razu, ja już będę mówić tylko prawdę. A jak ktoś tak może, to cudownie, dla większości z nas to będzie podróż, podróż na całe życie tak naprawdę, ale już dziś możemy sobie postanowić, ok, ja będę dbać o to, żeby moje słowo było moim prawem. Jedne z najpiękniejszych słów, jakie w życiu słyszałam, to były słowa Kasi Nosowskiej. Ja właśnie pamiętam, jak przyjechałam do Kasi, do domu na kawę, i po prostu jak ona usiadła ze mną właśnie na Janusza, wiecie, nie znałam, znałam ją tylko jako z telewizora, jako Kasię Nosowską, która była u mnie na kursie jakimś cudem i zaprosiła mnie do siebie na kawę i ja usiadłam i ona po prostu usiadła na kanapie na Janusza i po prostu była, wiecie, mogłam się rozpłakać na samą myśl, bo dla mnie to był wciąż taki szok, że ktoś może być taki znany i taki normalny, w tej prawdzie taki rozgoszczony, że ona po prostu usiadła, wiecie, bez makijażu, zrobiła kawę i mówi, o Jezu, jak dobrze Cię widzieć na żywo w ogóle. I sobie rozmawiałyśmy po prostu o wszystkim. Na Janusza. I ja pamiętam, że później miałyśmy pierwszą taką wspólną rozmowę właśnie na żywo, na live'ie i ja się jej zapytałam, jakim, wiecie, ja wyszłam z tego pierwszego spotkania, po prostu mnie trzęsło, bo ja widziałam prawdę w akcji, nie? Ja widziałam po prostu, jak to się robi i ja mówię, ja pierdzielę w ogóle, nie? I później jak się spotkałyśmy, pamiętam, nie wiem, czy tą historię kiedyś opowiadałam, ale jak Kasia powiedziała, żebyśmy zrobiły razem rozmowę, to ja właśnie mówię do Kasi, nie, 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 bo ja się boję, że ja się Ciebie o coś zapytam, Ty jesteś taką znaną osobą, się boję, że Ciebie zapytam się o coś, czego Ty nie możesz powiedzieć na przykład. A Kasia mówi, ale ja nie mam żadnych tajemnic, ja nie mam sekretów, ja mogę powiedzieć wszystko, nie? I wiecie, to się wydaje takie normalne, ale my wiemy, że to nie jest takie normalne i to jest takie smutne, że to nie jest normalne, ale dla niej to jest normalne. I ja mówię, okej, ale wiecie, cały czas myślałam, dobra, o co tu zapytać, żeby było bezpiecznie. Ale jak się usiadło z Kasią, to znowu na Janusza i w ogóle umysł się wyłącza i nie ma bezpiecznie, bo wprawdzie jak kochasz swoją prawdę i bierzesz ją na klatę, to zawsze jest bezpiecznie, bo nie masz sekretów. To sekrety, wiecie, robią o to. I ja wtedy właśnie Kasi pytam, jak Ty to zrobiłaś w ogóle, jak Ty to zrobiłaś, jakim cudem Ty to zrobiłaś? A Kasia mówi, wstyd kończy się tam, gdzie człowiek z człowiekiem jest gotowy spotkać się w prawdzie. Wstyd kończy się tam, gdzie człowiek z drugim człowiekiem jest gotowy spotkać się w prawdzie. Bum, po prostu bum. I jak ona to powiedziała, ja naprawdę, ja wyszłam stamtąd po prostu, naprawdę jakby mnie podłączyli jeszcze do jakiegoś takiego, wiecie, kolejny etap prawdy, naprawdę. I dla nas ten tydzień jest, wstyd kończy się tam, gdzie my ze sobą jesteśmy w stanie spotkać się w prawdzie. Na razie ta podróż jest dla nas najważniejsza. To nie chodzi o to, że mamy teraz wyżygać swoją prawdę i wszystko, co niepowiedziane i niewykrzyczane na wszystkich od razu, bo to wymaga, my najpierw potrzebujemy spotkać się ze swoją prawdą. Potrzebujemy zobaczyć, gdzie jej brak, gdzie ją zostawiliśmy, gdzie ją odzyskać, jak chcemy, żeby ona brzmiała, nauczyć się z niej korzystać krok po kroku i nauczyć się wziąć ją na klatę tak, że jak ktoś nas skonfrontuje, to my wybierzemy swoją prawdę, bo jesteśmy jej wierni. A to zajmuje czas. To jest, wiecie, to jest podróż życia. Więc to jest dla nas ta esencja, tak? Nasza prawda jest nasza, dla nas najpierw. My chcemy zobaczyć, co my gadamy, czego my nie gadamy, jakim głosem my gadamy, bo my nie jesteśmy ani rybami, ani dziećmi. My już jesteśmy dorosłymi istotami i my mamy ten głos. I co my chcemy powiedzieć, co my mówimy do siebie, jakich słów używamy, co my mówimy do innych, czego nie mówimy,
Więc to jest nasza lekcja na ten tydzień. To jest bardzo trudna lekcja. Wiecie, moja cała zmiana właśnie zaczęła się, taka największa zmiana zaczęła się po wypadku właśnie od tej lekcji, kiedy ja leżałam i tam usłyszałam po prostu wyrzuć kłamstwo ze swojego życia. I ja w ogóle myślę sobie, jakie kłamstwo w ogóle? I to było to, gdzie ja zaczęłam obserwować, ale cały czas od tego uciekałam, aż ściuj mnie złapał z tym ciastem i teściową, jakby pokazał mi tak namacalnie, że no, jesteś kłamczuszką, on do mnie mówił tam z tego ekranu. Chodzisz i kłamiesz sama sobie i innym, i później się dziwisz, że w nocy zasnąć nie możesz bez butelki wina, bo myślisz, wszystko niby jest okej, okay, a nie jest. No bo idziesz i rozdajesz siebie na kawałki, uśmiercasz siebie właśnie cięciem papieru i niby nie widać, patrzysz, nie widać, krew nie leci, ale boli, boli, całe ciało pocięte, bo idziesz wbrew sobie. Ale powrót na swoją drogę to jest podróż, to nie jest zakręt, wiecie, 180 stopni w jeden dzień, jedna metoda w ogóle, jedna terapia, jeden myk. Nie na planecie Ziemia to tak nie działa. 50, 60, 30, 20 lat stąpaliśmy w cudzych słowach, cudzych przekonaniach. Weszliśmy tam nie dlatego, że z nami jest coś nie tak, nie dlatego, że jesteśmy dobani do dupy, tylko dlatego, że tam było bezpiecznie, że tam była miłość, tam była przynależność. A to jest coś, co dla nas było bardzo ważne, konieczne do przetrwania i dla nas jest ważne do dziś i będzie do końca naszego życia, bo taka jest natura i człowieka. Człowiek chce być bezpieczny, chce przynależeć, chce miłości. Więc my chcemy zobaczyć, na ile my możemy znaleźć to w prawdzie. I to zajmie czas, kochani, i praktykę. Dajcie znaka, czy wiecie o co Kaman, jak Wam się podoba lekcja, czy ma to dla Was sens, jak ja to mówię standardowo? Czy kapisz, czy nie kapisz? Czy wiemy, jak lekcja wygląda, czy wiemy, co robić, czy kumacie, czy rezonuje? Dajcie znaka, kochani. Patrzę, czy wszystko powiedziałam. Wszystko. Wszystko kaput. Kapisz. Lekcja super, dobrze. Trudna lekcja, wiecie, kochani, trudna, bo to trzeba całe życie przeskanować. Ale to jest możliwe, gdy pójdziemy tam odkrywać, wiecie, gdy pójdziemy tam z latarką miłości, gdy nie będziemy po prostu siebie besztać, tylko i gdy zrozumiemy, odkrywanie to też naprawdę zajrzenie do psychologii, do neuronauki, do biologii, do zrozumienia naszego istnienia, do zrozumienia naszego mózgu i naszego umysłu. To, że my wzięliśmy te słowa jako swoją prawdę, to, że my w nich tańczyliśmy i tańczymy do dziś, ma ogromny sens. To nie jest głupota, to jest po prostu ta część nasza, która chce przetrwać, która chce miłości, akceptacji i przynależności. I my potrzebujemy znaleźć to samo w prawdzie, ale najpierw znaleźć naszą prawdę, krok po kroku patrzeć, gdzie to, co mówimy, z nami nie rezonuje, co byśmy chcieli powiedzieć w zamian i co możemy zrobić, żeby się przenieść z cudzej prawdy w swoją prawdę. Okay? Zapisana lekcja będzie, kochani, wrzucona na YouTube też. I będą notki od naszej Kasi kochanej. Pewnie tam umówiłyśmy się, że w 48 godzin te notki wizualne będą, więc Kasia na pewno coś fajnego, jak to nam zrobi. Kochani, dziękuję za spotkanie w prawdzie. Wstyd się kończy tutaj. Mam nadzieję, że powoli Wam rozmraża się ten wstyd, który nieśliśmy i niesiemy przez życie przez tyle lat. A pamiętajcie, to nieprawda boli. Mam takie powiedzenie, że czasem myślimy, prawda boli, mówienie prawdy jest trudne. To nieprawda boli, to kłamstwa bolą. I ten moment, kiedy zrywamy te strupy po prostu tych kłamstw, które są poprzylepiane, to one bolą, ale prawda nie boli. Prawda wyzwoli. To kłamstwo boli, prawda nas wyzwoli. Krok po kroku. Dziękuję, kochani. Jesteśmy w kontakcie w tygodniu znów. Możemy się dzielić swoimi przemyśleniami, nie musimy, ale jesteśmy w kontakcie. Oznaczajmy się, dzielmy się, ten kto chce. Bądźmy też ze sobą w ciszy, obserwujmy i widzimy się za tydzień we środę. Nie mamy rozpiski, jaka jest lekcja za tydzień we środę, ale na pewno fajna. Każdy z schematów jest naprawdę mocny i bardzo pomocny. A ja będę w tygodniu wpadać, robić relacje i przypominać nam. I dawać takie, wiecie, przypominajki z tej lekcji, żeby odkrywać, a nie naprawiać.
jaka praca domowa, będę się przypominać, żebyśmy cały tydzień byli ze sobą, żebyśmy nie zapomnieli o sobie, bo wiecie jak to, wysłuchamy live'a, jesteśmy napompowani, wiemy, pójdziemy przed łóżkiem, wiecie teraz, pójdziemy do łóżka przed snem, znaczy się obiecamy sobie od jutra, w ogóle będę już zawsze, bla, 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 tak jak Stewie mówił, nie, wstajemy rano, a umysł po prostu cicho, do piwniczki, tu siedź, nie wychyla się cichutko, więc ja będę nam to przypominać, jak na przypominajkę przystało. Ok? Buziale, kochani, i na Janusza. Jak to mówiłaś, Asia Chmura. Buziaki, dobranoc Facebook.